Witamy na naszej budowie. Dzisiaj L'Utile Parfait przedstawi Wam nowy produkt – Roll Cut. Roll Cut służy do układania taśmy do spoinowania. Za jednym razem rozwija, zwilża, przykleja i przecina taśmę. Tak jak wszystkie zestawy marki L'Utile Parfait, Roll Cut jest dostarczony w poręcznej walizce ułatwiającej przechowywanie i transport. Znajdziecie w niej Roll Cut i dwa lekkie aluminiowe teleskopy. Przygotowanie aplikatora Roll Cut jest łatwe i szybkie. Zdejmijcie zbiornik z wodą. Załóżcie rolkę z taśmą do spoinowania, uważając na jej kierunek tak, aby poprawnie ułożyć zgięcie rowku. Wprowadźcie taśmę aż do głowicy aplikatora Roll Cut. Załóżcie z powrotem zbiornik na wodę. Filc zwilża taśmę od strony gładzi tak, aby poprawić jej przyczepność i wyeliminować ryzyko powstawania pęcherzy. Napełnijcie zbiornik. Pozwala on na montaż 150 metrów taśmy. Radełko znajdujące się na boku pozwala wyregulować nawilżenie taśmy, zmieniając nacisk na filc. Spusty znajdujące się na narzędziu i na teleskopach wprawiają w ruch ostrze. Jest ono hartowane tak, aby zapewnić skuteczne i trwałe przecięcie. Aby łatwo przejść z płaskich łączeń do narożników, głowica Roll Cut posiada dwie rolki do podparcia. W zależności od miejsca, Roll Cut może być używany z teleskopem lub bez. Roll Cut jest częścią kompleksowego procesu spoinowania. Polecamy więc użycie naszego zestawu do spoinowania. Nałóżcie gładź wałkiem Roll & Weed. Rozwińcie taśmę z dołu do góry. Przetnijcie taśmę. Cięcie jest przewidziane tak, aby pozostawić odstęp pomiędzy ścianą a sufitem, dzięki czemu taśmy się nie nakładają. Dociśnij taśmę twardą szpachelką Decolis. Ściągnij nadmiar materiału, używając sztywnej szpachli Decolis o długości 30 cm. Użyjcie tego samego sposobu, aby wykonać spoinowania pod sufitem. W zależności od wysokości i od łatwości dostępu, Roll Cut może być używany z teleskopem lub bez. Wybór zależy od stałego nacisku wywieranego na podłoże. Do nałożenia gładzi polecamy Wam wałek do narożników Roll & Weed. Zamieńcie rolki i rozwińcie taśmę. Bez dokładania masy przyciśnijcie taśmę, używając wałka do narożników. Dociśnijcie taśmę szpachelką Decolis do narożników. Używamy tej samej metody pod sufitem. Możliwe jest przekręcenie przedłużki Roll Cut o pół obrotu, tak aby utrzymać w dłoni spust do cięcia. Nasza rada. Aby ułatwić ułożenie taśmy pod sufitem, trzeba ją zgiąć na długości kilku centymetrów. Użycie długiego teleskopu poprawia efektywność i zmniejsza zmęczenie. Roll Cut pozwala na pracę na wysokości do 3 metrów bez drabiny lub szczudeł. Roll Cut jest bardzo lekki i łatwy w obsłudze. Dzięki aplikatorowi Roll Cut będziecie mogli podnieść swoją wydajność przy pracy na ścianach, w narożnikach, pod sufitem, jednocześnie zmniejszając zmęczenie i ryzyko zaburzeń mięśniowo-szkieletowych.
Rozmiar i funkcjonalność aplikatora RollCut sprawiają, że pasuje on do wszelkich typów spoinowania, nawet w ciasnych przestrzeniach. Nawet przy intensywnej pracy RollCut mało się brudzi. Jeśli jest taka potrzeba, można go umyć pod wodą. Praca dwójkami znacznie zwiększy wydajność. Przy dobrej koordynacji czynności związane z nakładaniem gładzi, mocowaniem i dociskaniem taśmy postępują sprawnie i znacznie przyspieszają tempo. RollCut nadaje się oczywiście idealnie do spoinowania przy użyciu agregatu. Aby dowiedzieć się więcej lub obejrzeć inne filmy, zapraszamy na nasz kanał YouTube. Profesjonaliści, do zobaczenia wkrótce!